dziadzia, co za dziadziak, jaki 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 dziadzia, co za dziadziak. Dziadzia? Dziadzia jest? 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 Dziadzia? Jestem DJ Dziadzia, alias hardkorowy papa. Cześć, witajcie tutaj Detailingowy Dziadzia. Wczoraj trasa 400 km na niemieckiej autostradzie. Tam sobie pozwoliłem. Owady widziałeś, jest tego, no jest kilka grubych bocianów. Produkt, którego już nie ma tak naprawdę. Chyba z tego co kojarzę, to firma się zawinęła niestety, albo stety, nie mam pojęcia. No niestety, no. Życzymy każdemu jak najlepiej. Jazda z tą firmą, raczej jeżeli chodzi o Ford Detailer, pamiętam Dayrona, który oszukiwał, że jest Dayronem, był totalnym kwasem, no i no tutaj to powinno naprawdę, to nie bardzo nieładnie. Ogólnie tragedia, jeżeli chodzi o ten Dayron. Barwił nawet od powietrza. Jest gotowy do użycia, słuchajcie, produkt. Słuchaj, i teraz tak. 30 sekund ma poleżeć, następnie spłukać wysokim ciśnieniem. Nie dopuszczaj do zaschnięcia, nie stosuj na gorącą powierzchnię. Kurczę, muszę pójść, żeby sprawdzić pH tego produktu, bo zapach, ja już go wąchałem, nie zdradza nic, kompletnie. O, jest taki trochę zasadowy, ale to bardziej, słuchaj, do takiego przyjemnego szamponu bym nawet powiedział. No dobrze, mam paseczek, słuchaj, zrobię psik. To sobie go położę tutaj. Niech leży, niech kwitnie. Uwaga, patrzymy. Ojej, zasada i to taka gruba, o kurde. No dobra, to nie wiem co mam powiedzieć i tak naprawdę siedzi świeżo położona niewidzialna wycieraczka. Tutaj to zderzak to jest kibel, więc zacznę od zderzaka, słuchaj. Od razu mi coś w głowie zaświtało, jak mam odczekać tylko 30 sekund. Mówię, kurde, to musi być killer niesamowity. Więc to będzie szybki strzał z produktem, bo czuję, że rowale będzie rozpuszczał pewnie pięknie. Dobrałem fajny atomizer, który rozpyla go pięknie, tak jak widzisz. Naprawdę fajnie. Tutaj leży co? Mistrz maskowania. Turtle Wax. Ceramic Polish and Wax. Także... No zobaczmy. A, jeszcze kawałek maski. Tu jest powłoka. Trudno. Zaryzykuję. Zobaczymy. Kawałek maseczki jeszcze. Liznę, uzupełnię. Towaru mam dużo. Fajnie, że jest taki płynny. Rzeczywiście pozwala fajnie rozprowadzić produkt, ale co następuje? Słuchaj, czy ja widzę jakieś fajne rozpuszczanie tych robaków, czy rzeczywiście narobią się mięciutkie? No nie! Nie wiem. Ten bocian, a robi się mięciutki. Dobra, zaraz będziemy pukać. Chodzi mi tutaj najbardziej o maskę, bo nie wszędzie produkt został położony i tu na pewno przyschnie, żeby nie narobił bałaganu. Biorę już myjeczkę i lecę z tematem. pH to tutaj ma kosmiczne, więc prawdopodobnie fajnie może odtykać powłoki, fajnie domywać. To by trzeba było grubiej się zagłębić, ale po co się grubiej zagłębiać, jak już tego produktu nie ma, tej firmy, więc jest bez sensu. Dostałem produkt, więc tak jak zawsze mówię, jak dostaję produkt, z tego pokazać, żeby nie było. Czy nieważne, czy firma jest, czy jej nie ma. No, odmulił powłokę pewnie. Znaczy odmulił, tutaj nie było co zamulać. Czy jest jakiś znaczny spadek hydro? Nie zauważyłem. Lecimy. Ej, dziadzia, nie wyluzowałeś się za bardzo? Co ci mogę powiedzieć? Zrobił to bardzo dobrze. Naprawdę. Wszystko. Zebrał. Nie ma nic. Kompletnie. Wszystkie robale, które były. Nie będę ci pokazywał, słyszał, bo nie ma sensu. Jedziemy teraz na szybę i lusterka.
Zobaczymy, co zrobi tutaj. Na lusterkach chyba nie ma nic. Z tego, co pamiętam. Nie, są jakieś woski. Zobaczymy, jak je zbierze. Szyba. No tutaj są grubasy. Szyby się nie boję, że mina rozrabia. Bardziej boję się o niewidzialną wycieraczkę. Zobaczymy. Jest bardzo świeża, więc... Ale... Też sprawdzimy jej odporność na zasadowe produkty. 30 sekund. Ciekawe. No powiem ci, że no zbiera, no co. pH chyba nie ma podane. Produkt z tego, co kojarzę, nie wyczytałem, ale zaraz zobaczymy. Dobra. Zaraz będziemy czytać. Zabrudzeń w bardzo krótkim czasie. Aha, dobra, usuwa w każdej powierzchni. Formuła pozwala na usunięcie niechcianych zabrudzeń w bardzo krótkim czasie. Produkt osiąga najwyższy efekt działania już po półminutowym działaniu. No dobrze. Był gotowy do użycia, rozpędzony 30 sekund, następnie spożył sekundę. Okej, no. O pH tu nie ma nic, a jeżeli chodzi o jakieś tu propanol, to mi w ogóle nie mówi nic, jakieś magiczne nazwy, kurcze, chemiczne, co ci będę czytał, jak ja i tak nic na ten temat nie wiem, więc no słuchaj, no to co, lecimy teraz z szybą, zobaczymy jak to poszło, ale na pewno pójdzie dobrze, bo widzę, że no skurkowany naprawdę, rozpuszcza niesamowicie. Ciekawe, jak niewidzialna wycieraczka się zachowa po tym. No powiem ci, że słabo to wygląda, bo tak jakbym ją nadgryzł, ale muszę, jak umyję później. No słuchaj, słabiuteńko. Zrobiła się tafla. Nie wiem, co mam o tym myśleć. No gryzie, jest mocno zasadowy, jest... Jest ostrym zawodnikiem i tutaj nie bierze jeńców, to nie ma tematu. Na wosku po prostu go prawdopodobnie zeżrę. No tutaj słabo to wygląda. Przetrę troszeczkę ręką, zobaczę. No trochę się zdenerwuję, jak mi ją osłabiło. No widać, że takie... No osłabiło. Ha. O, nie wygląda to dobrze. Dobra. Słuchaj, teraz tak. Produkt jest bardzo mocny. Wręcz bym powiedział zajebiście mocny. A, jeszcze lusterka. Dobra, to na lusterka też poświęcę. Trudno. Jest ich tutaj dużo. Jest mega skuteczny. Naprawdę. Mocno zasadowy. No, tam już wiem, że będą ściechy, ale to od razu spłuczę może. Zaraz spłuczę. Tutaj już tego wosku na pewno podję. To nie ma tematu. Tu też pojedziemy. Trudno. Produkt jest mega ostry. Kurde, no. Tak naprawdę mając wosk na aucie, średnio to widzę. Bardzo agresywny produkt. Na maksa agresywny. Niewidzialna wycieraczka. No, można powiedzieć, że... Dobra. Idę z drugiej strony, bo tutaj mam woski jeszcze, które się bronią. Które jeszcze siedzą. A nie chcę, żeby wiecie, żeby wiesz, żeby to usunąć, jak ma być test trwałości, nie będzie test trwałości. Możliwe, że będę musiał powtórzyć aplikację. Dobra, zobaczmy. Słuchaj, już widzę, że to jest jeden z mocniejszych produktów na owady, jakich używałem i tak naprawdę, jakbym miał go używać, to aplikacja i na to od razu piana.
Takie produkty to się sprawdzają przed korektem, jak masz zabrudzenia biologiczne dużo na panel, rękawica, docierasz i wypukujesz. Z reguły takie produkty zbierają świetnie. Martwi mnie tylko ta niewidzialna wycieraczka. Niby jest trochę lepiej już, możliwe, że produkt... No już coraz lepiej, ale wypukuję. O, tutaj już jest ściecha. Tu, gdzie był wosk, już będzie ściecha. No, będzie się... No dobra, nieważne. Słuchaj, no dobra, podsumowując produkt, z racji tego, że był to szybki strzał, z tego, co zauważyłem na szybko, produkt bardzo wydajny, bo jest płynny. pH ma z kosmosu. Tutaj 12 to jest tak miękko. Zapach przyjemny, pomimo, że tam jest nuta tej zasadowego zapachu. Dla mnie, czy jest bezpieczny? To jest przede wszystkim nie. Czy jest skuteczny? Tak. Robi to naprawdę bardzo dobrze i myślę, że jeden z mocniejszych produktów na owady, jakie miałem. Oczywiście on może mieć różne zastosowania, bo tutaj to nie ma co się ograniczać, że tylko i wyłącznie do owadów, bo również dobrze możesz go umyć, tak jak mówiłem, do zabrudzeń biologicznych, przed korektą, przed woskiem też będzie ok, do odetkania powłoki. Takie produkty też się bardzo dobrze sprawdzają. Nawet bym powiedział, że rewelacyjnie, więc czy bym go używał, jakbym miał zabezpieczenie na aucie? Nie. Czy jest to produkt niezbędny? Nie. No dobra, z mojej strony to wszystko. Dzięki za obejrzenie. Do zobaczenia, do usłyszenia. Cześć!